Na żywo. Jestem, tak, jestem na żywo. Dzień dobry, przede wszystkim dajcie mi proszę znać, czy mnie widać i czy mnie słychać, czy mamy tutaj dobre połączenie, bo coś mi tutaj podskakuje, coś się nie dzieje. Dobrze, dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Dzisiaj połączyłam się z Wami, żeby opowiedzieć Wam, jak przez najbliższe 3 miesiące sprawić, żeby w Waszej szafie nastąpiły zmiany. W Waszej szafie, Waszej głowie odnośnie Waszych ubrań, no i generalnie, żebyście po prostu zaczęły zachwycać wyglądem. Także jeżeli zaintrygowałam Cię troszeczkę, to proszę zostań ze mną i opowiem Ci, jakie masz możliwości właśnie takich działań ze mną, a właściwie z nami, bo z zespołem Kod Stylu. Mam na myśli Klub Stylowych Kobiet. Klub Stylowych Kobiet to takie miejsce, taka społeczność, gdzie przez 3 miesiące, oczywiście można być dłużej niż 3 miesiące, ale minimalna bytność w klubie to 3 miesiące, pracujesz z dwoma stylistkami. Pracujesz na różnych poziomach i wszystko odbywa się za pomocą spotkań w internecie. Są to spotkania, które są dostępne, takie już nagrane, czyli webinary. Takie, które odbywają się na żywo, czyli między innymi też webinary. Jest mnóstwo inspiracyjnych treści, które znajdują się na platformie klubu, bo klub to taka platforma, oprócz tego jakby wspomagana regularnym kontaktem z dwoma stylistkami. Czym jest ten regularny kontakt? Ten regularny kontakt to czat. Czat, czyli takie spotkania 2 razy w tygodniu, gdzie możesz po prostu zadawać każde pytanie stylizacyjne, jakie tylko przyjdzie Ci do głowy. I właśnie dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się w związku z tym tematem pytania. Widzę, że Renata pisze dzień dobry, Jola pisze hej, to znaczy, że mnie widać, że mnie słychać. Bardzo się cieszę. Widzę, że się gromadzicie. Ekstra, super, fantastycznie. Dzieje się, tutaj mam cały taki pulpit nawigacyjny na Facebooku do tej transmisji, więc cieszę się, że będę mogła z Wami porozmawiać. Jeżeli będzie to widziała jakaś uczestniczka Klubu Stylowych Kobiet i będzie chciała rzucić jakimś miłym słowem na temat tego, co dzieje się w klubie, to oczywiście zapraszam do komentarza. Jeżeli Ty masz jakieś pytania, no to koniecznie, po prostu dawaj śmiało komentarze pod tym nagraniem. To, co będę mogła, będę odpowiadała na żywo, a to, co nie, to oczywiście przy okazji retransmisji, ponieważ to nagranie zostanie na naszym fanpage'u, przy okazji retransmisji będziemy no, pokazywać, odpowiadać i rozwiewać wszelkie wątpliwości. Dołączając do klubu, tak naprawdę, żeby dołączyć do klubu, należy wejść na stronę ksk.kodstylu.pl. Link oczywiście jest w opisie do tego wideo, pojawi się również w komentarzu. Już wrzucam, proszę bardzo, można sobie tam zerknąć. Klub to, tak jak powiedziałam, takie wirtualne miejsce, platforma, która zrzesza społeczność kobiet, które chcą albo poczuć się stylowe, albo poczuć się bardzo stylowe, ponieważ w grupie mamy uczestniczki jakby na różnym poziomie zaawansowania. Są takie, które zupełnie dopiero wkraczają w świat świadomego ubierania się, dobierania sobie kolorów, dobierania sobie fasonów, a są też takie kobiety, które no już muszą tylko się tak troszkę odpicować, że tak powiem, czyli to jakby tylko dopieścić swój wizerunek, mają jakieś rzeczy, nad którymi się zastanawiają. Także nie ma znaczenia, na jakim poziomie wiedzy stylizacyjnej jesteś. Możesz być totalnie zielona, czuć, że masz po prostu w szafie jeden wielki dramat, z tej szafy mogą się wysypywać rzeczy, możesz stawać przed nią i mówić: nie mam co na siebie włożyć, a możesz już znać swój typ urody, znać swój typ sylwetki, ale dalej możesz mieć poczucie, że coś tutaj no nie gra, coś mi się nie udaje, coś mi się jakby rozjeżdża, dalej sobie nie potrafię z tym poradzić, dalej nie mam takiego usystematyzowanego i czuję, że przydałaby mi się pomoc stylistki. Ale nie zawsze pomoc stylistki oznacza zakupy ze stylistką, nie zawsze oznacza przegląd szafy. Do tych oczywiście usług również Cię zapraszamy, zarówno ja, jak i Paulina, czyli druga stylistka w naszym zespole. No ale dzisiaj o klubie. Dzisiaj o klubie, czyli o takim wsparciu, o takim nieustannym, 3-miesięcznym wsparciu dwóch stylistek. I tak jak wspomniałam,
tam to wsparcie może odbywać się za pomocą takich rozmów z nami, rozmów na czacie. To nie są rozmowy telefoniczne, to nie są żadne takie spotkania jeden na jeden, tak jak ty mnie teraz widzisz. No ja ciebie nie widzę, ale tak jak ty mnie teraz widzisz, tylko są to rozmowy na czacie. Dlaczego na czacie? Ponieważ na czacie można zostawić pytanie, jakby takie, które gdzieś tam się pojawia, jesteś w przymierzalni, nie jesteś pewna, czy coś jest dla ciebie dobre, robisz sobie zdjęcie, wrzucasz to na czat i w momencie, kiedy my jesteśmy na tym czacie dostępne, a to jest 2 razy w tygodniu, jest 2 razy po godzinie, w środę i w piątek, w środę o godzinie 16, w piątek o godzinie 12, czatujemy sobie po prostu z klientkami, czyli można sobie te pytanie zostawić wtedy, kiedy chcesz, żebyśmy na nie odpowiedziały, a my na nie odpowiadamy wtedy, kiedy się pojawiamy. I to jest jedno z takich pytań, jak się ten czat odbywa i już tłumaczę, bo o to chyba pytacie najczęściej i też pewnie dlatego, że to jest ulubiona usługa naszych klubowiczek i najczęściej z niej korzystają. Więc czat odbywa się w ten sposób, że jest stworzone specjalne konto na Facebooku, które jest podpięte pod Klub Stylowych Kobiet. I na tym to konto jest podane oczywiście, namiar do niego jest podany na platformie klubowej i tam po prostu no, można się dodać do znajomych i ze sobą korespondować. 2 razy w tygodniu odpowiadamy na wszystkie Twoje pytania. Te pytania są przeróżne. Tak jak wspomniałam, mogą być to pytania sprzymierzalne. Czyli jeżeli jestem w przymierzalni i nie jestem pewna, czy coś jest dla mnie dobre, to pyk, robię zdjęcie. Albo na przykład zamówiłam coś online, no i przymierzam te buty i się zastanawiam, czy te buty pasują do tych spodni, a może do innych spodni. Czyli takie pytania, które bardzo często pojawiają się w grupie Kod Stylu na Facebooku, można zadawać je personalnie nam. To znaczy, że można po prostu korespondować ze stylistką, niekoniecznie cały świat musi oglądać Wasze dylematy budowy, czyli jest to taki zaciszny kącik, gdzie możesz konsultować się ze stylistką. Mogą być to oczywiście pytania typu idę na wesele i nie jestem pewna, czy te buty pasują do tej sukienki, albo właśnie mam za 2 tygodnie rozmowę kwalifikacyjną, pomóż mi. Więc tutaj jakby bardzo istotną rzeczą jest to, że możesz zadawać przez 3 miesiące no, każde pytanie. Możesz zapytać o kształt twarzy, możesz zapytać o to, jakie kolczyki czy pasują do Twojej twarzy, a czy dekolt dzisiaj dobrze dobrałaś, a czy w ogóle szminka Ci dzisiaj pasuje. Także można wysyłać zdjęcia, można wysyłać linki do ubrań, które bardzo często nasze klientki klubowe, klubowiczki, konsultują z nami każdy swój zakup, to znaczy, że no, są już takie, są w klubie klientki, które były moimi klientkami takimi zakupowymi, a teraz przeszły już, nie potrzebując już takiej dużej usługi i drogiej usługi, jaką są zakupy ze stylistką, chcą po prostu tylko jakby, żeby ta opieka była nieustanna, czyli będąc w klubie masz taką pewność, że wszystko, co się dzieje w Twoich ubraniach, w Twojej szafie, ma opiekuna. I no właśnie, w klubie jesteśmy takimi opiekunkami Twojej szafy i to jest jakby główna taki cel klubu, który głównie jest realizowany przez czat, ale nie tylko, ponieważ w ramach klubu masz możliwość też skorzystania z jednej z dwóch usług i te dwie usługi to po pierwsze określenie typu sylwetki, jeżeli jesteś kobietą, która jeszcze nie zna swojego typu sylwetki, nie zna swoich atutów, nie zna swoich fasonów, no to wtedy możesz po prostu dołączyć do klubu. I tam w ramach bytności w klubie określamy Twój typ sylwetki. A jeżeli już znasz swój typ sylwetki, to masz możliwość skorzystania z drugiej usługi, czyli zaproponowania jednej stylizacji na jakąś okazję. Czyli na przykład, czyli takie zrobienie takiej inspiracji, która może zamienić się w zakupy, na zasadzie właśnie idę na wesele, jestem takim typem sylwetki, możliwe nawet, że przepraszam, że znasz swój typ urody i no i cóż, i po prostu potrzebujesz na to wesele jakiś strój i my Ci coś proponujemy, tak? Czyli masz możliwość takie skorzystania z takiego doboru zestawu na daną okazję. Czyli czat plus jedna z dwóch usług. Oprócz tego platforma to masa treści inspiracyjnych, które możesz przyswajać sobie wtedy, gdy
masz czas wtedy, gdy nie, że jesteś w kontakcie z nami bezpośrednim, ale wtedy, kiedy masz czas. I co mam na myśli? To masa treści inspiracyjnych, to webinary, masa treści inspiracyjnych, to wyjaśnianie kroju, wyjaśnianie stylów, pokazywanie, jak co z czym łączyć. Czyli na przykład zastanawiasz się, a podobają mi się kaszkiety, nie jestem pewna, czy to jest coś dla mnie, jak to nosić, jak to w ogóle, do czego to pasuje. To właśnie tego rodzaju treści pojawiają się w klubie. I jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda wnętrze klubu, to wejdź właśnie na stronę klubkodstylu, co ja gadam, ksk.kodstylu.pl i zastanawiam się, czy ja tutaj mogę sobie wrzucić jakiś. Czy ja mogę sobie wrzucić tu. Chyba nie mogę sobie wrzucić. Chciałam zobaczyć, czy mogę udostępnić ekran, ale nie, nie mogę udostępnić ekranu. Chciałam Ci pokazać teraz na bieżąco, ale skoro nie mogę pokazać Ci na bieżąco, to mogę zaprosić Cię właśnie na stronę ksk.kodstylu.pl. I tam możesz zobaczyć sobie wnętrze klubu. Ja cały czas patrzę, czy mogę jednak tutaj coś udostępnić, ale chyba nie mogę podczas. Jeżeli ktoś coś wie, no nie, nie ma takiej opcji. Więc możesz sobie zobaczyć, jak wygląda takie wnętrze, jak wyglądają webinary w momencie, kiedy wejdziesz na stronę ksk.kodstylu.pl. Tam jest dostępna cała lista webinarów, czyli wszystkie tematy, które już zostały przez cały 2021 rok poruszone, bo to, co jest mega ważne, to, że możesz oglądać, masz dostęp do wszystkiego, co wydarzyło się w klubie. To znaczy, że nie jest tak, że dołączasz do klubu na 3 miesiące i wchodzisz jakby do takiego pustego miejsca, tylko wchodzisz do miejsca, które już jest pełne treści, które wydarzyły się przez ostatnie 12 miesięcy, ponieważ klub po raz pierwszy, czyli pierwszy jakby kwartał, wystartował właśnie w styczniu tego roku. Czyli można powiedzieć, że były 4 edycje tego klubu, teraz zapraszamy Ciebie do 5. edycji klubu stylowych kobiet. Klub stylowych kobiet ma relatywnie niski próg wejścia, to znaczy, że dołączenie do klubu jest dość tanie. I oczywiście, że ktoś może powiedzieć, ach, 207 zł, to wcale nie jest jakaś tania kwota, przecież to wcale nie jest tak mało. I oczywiście można z tym dyskutować, natomiast powiedziałam, że relatywnie mała kwota, ponieważ określenie typu sylwetki, choćby ta jedna z usług, które są w klubie, to jest cena 150 zł, a za klub masz 207 zł, no i masz 3-miesięczną opiekę stylistki. Pomyśl sobie, jakby Twoja szafa mogła dużo lepiej wyglądać, co by mogło, jaką pewność siebie, pod kątem wyglądu oczywiście, pewność swojego wyglądu, pewność swojej atrakcyjności, tej takiej zewnętrznej, tej wizualnej atrakcyjności, mogłaby zyskać, gdybyś mogła konsultować ze specjalistką każdy swój wybór, jeżeli chodzi o ubrania. Naprawdę możesz pytać nas dużo, możesz pytać nas o wszystko, no i my jesteśmy po to, żeby pomóc. Także gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, czym jest klub, to jest taką właśnie nieustanną 3-miesięczną opieką. A jeżeli spodoba Ci się, możesz dołączyć do następnej, następnej, następnej edycji. Mamy w klubie chyba kilkanaście kobiet, które są z nami od samego początku, czy koło 20, już nie pamiętam. Są z nami od samego początku, to znaczy, że przez cały rok przedłużają obecność w klubie i cały czas z tych treści korzystają. Też jest bardzo ważne to, że dołączenie do klubu teraz daje Ci gwarancję ceny następnych edycji. To znaczy, że następna edycja klubu nie będzie już kosztowała 207 zł, tylko będzie kosztowała więcej, a ty będziesz miała zostawioną tę kwotę już na zawsze, dopóki ten klub będzie istniał. To jest bardzo ważne.
Kolejne pytanie, które często się pojawia, oprócz tego, jak odbywa się czat, bo to jest najczęstsze pytanie, to jak często są webinary? Webinary odbywają się raz w miesiącu. Przeważnie jest tak, że są dwa webinary ze mną, jeden webinar z Pauliną, a co tydzień jeszcze pojawiają się treści inspiracyjne, które tłumaczą ci, jak wykorzystywać pewne fasony, pewne trendy. Rozmawiamy o krojach, o trendach, o tym, jak je nosić po prostu, jak je przysposobić do swojej szafy, czyli jakby rozpracowujemy te rzeczy, które dzieją się w świecie mody, w świecie sklepów, w świecie trendów i pokazujemy, jak włożyć albo nie je do swojej szafy, po prostu. Kolejne z pytań, które się pojawia, to czy muszę mieć dostęp do Facebooka, żeby czatować z wami w ramach klubu. I ja wiem teraz, że Facebook mnie teraz ogląda, więc pewnie osoby, które mnie oglądają, mają konto na Facebooku, ale jeżeli to wideo zobaczysz gdzieś indziej, to może nie masz. I nie trzeba mieć konta na Facebooku, ale trzeba mieć Messengera. Messengera można sobie założyć tylko po prostu na potrzeby tego klubu, nie trzeba z niego korzystać, można tam stworzyć jakieś totalnie po prostu fejkowe, czyli nieistniejące konto i po prostu sobie działać z nami. Także jeżeli Magda pisze, że jestem za, obserwuję Was już dłuższy czas, no to cóż, zapraszamy, zapraszamy. ksk.kodstylu.pl. Kamila pisze, że jako klientka chcę Was zapewnić, że takie szybkie konsultacje są doskonałe, polecam Wam dołączenie do klubu. Kamila, bardzo Ci dziękuję. Tak, Kamilą opiekowałyśmy się jakiś czas temu, jej wizerunkiem, jej strojami, jej kolorystyką, a tak naprawdę nigdy nie była z nami na takich jakby prawdziwych zakupach. Wszystko odbywało się właśnie w ramach konsultacji, które są poza takimi indywidualnymi konsultacjami. Także Kamila pisze, że wizerunek jest ważny, obecny look, dobór kolorów to dzięki Paulinie i Oli. Super, super, bardzo się cieszę i Kamila, pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie i życzę Ci wszystkiego dobrego w nowym roku. Zresztą wszystkim Wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, ale to jeszcze nie czas na pożegnania i na życzenia. Patrzę, czy jeszcze pojawiają się jakieś pytania odnośnie klubu. I jeżeli nie, to ja jeszcze mam tutaj zapisane kilka spraw odnośnie klubu. To znaczy, że czy można skorzystać z obu usług w ramach, to znaczy i określenie typu sylwetki, i dobór stylizacji. Nie, jest tylko jedna usługa, z której można korzystać, czyli można skorzystać tylko z albo określenia typu sylwetki, albo z doboru stylizacji na daną okazję. Kolejne pytanie, które mam, to czy nie znając swojego typu kolorystycznego, mogę wziąć udział w klubie? Jak najbardziej można wziąć udział w klubie, nie znając swojego typu kolorystycznego. Oczywiście ja zawsze będę zachęcała do poznania swoich kolorów, obojętnie czy samodzielnie, czy to będzie zrobione z kolorystką, czy ze mną, czy z kimkolwiek innym na świecie. Zachęcam tego, bo to bardzo ułatwia życie. Natomiast nie trzeba. Zawsze staramy się patrzeć na to, jeżeli na przykład wysyłasz nam zdjęcie w swojej bluzce, sukience, w czymkolwiek, i to my widzimy, czy to jest dobre, czy nie. To znaczy, to nie jest tak, że na podstawie jednego zdjęcia my już znamy typ urody. Natomiast zdarzało się tak, że no na tyle się już napatrzyłam na swoje klientki w różnych ubraniach, które wysyłają dużo zdjęć, dużo stylizacji, że mogłam mniej więcej jakby domyślać się, jakim są typem urody, i gdy zrobiły sobie analizę kolorystyczną, to faktycznie to się potwierdziło. Konsultacje są przez grupę messengerową, pyta Barb Pola pyta. Nie tyle przez grupę messengerową, co przez messengera. To znaczy, że jeżeli chodzi o samą konsultację, to jest zawsze konsultacja jeden na jeden. To znaczy, że piszemy ze sobą na Messengerze. Tak jak możesz pisać, nie wiem, z koleżankami na Messengerze, korzystając z Facebooka, tak będziesz pisała sobie albo ze mną, albo z Pauliną, w zależności od tego, która z nas będzie miała danego dnia konsultacje, które, przypominam, odbywają się 2 razy w tygodniu. 2 razy w tygodniu my jesteśmy dostępne na tym czacie, ale pytania można wysyłać w międzyczasie. Więc nigdy to nie jest tak, że to jest grupa i że wszyscy to widzą. Oczywiście mamy też grupę na Facebooku klubową, bo klub to,
ja tak mówię o tych głównych rzeczach, ale w klubie się dzieje bardzo dużo ciekawych inicjatyw. Mamy też grupę na Facebooku i tam też można zadać pytanie, wtedy wszyscy je widzą. Natomiast jeżeli chcesz mieć konsultację taką jeden na jeden i wiesz, że w danym momencie ja jestem zadedykowana Tobie, to znaczy, że siedzę i piszę sobie z Tobą, oczywiście piszę też z innymi kobietami, bo przyznam Wam, że te konsultacje na czacie to wyglądają, wiecie, jak są te takie memy z kotami, które tak śmiesznie po prostu uderzają w klawiaturę, to właśnie tak wyglądają konsultacje, to znaczy, że ja jestem na czacie z kilkunastoma osobami przeważnie w jednym momencie. Oczywiście to nie jest tak, że z każdą są piszę przez całą godzinę czatu. Czasem to są kilka pytań, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Zajmuje to 10 minut, no i przeskakuję do następnego, następnego i następnego miejsca. Potrzebuję dokończyć kawę, bo od tego gadania to mi trochę zaschło w gardle. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałam na Twoje pytanie. Są indywidualne. Joanna pisze, że wchodziłam na wnętrze klubu, to musi być super. Jest super, ja generalnie uważam, że klub stylowych kobiet to jest najlepsza rzecz, jaką ja w ogóle stworzyłam jako stylistka, naprawdę. Oczywiście cudownie jest chodzić z Wami na zakupy i spotykać się jeden na jeden, ale bo to jest zawsze jakby takie, no takie powiedzmy macanko z innym człowiekiem, wiecie, taki kontakt po prostu z drugim człowiekiem na żywo jest nieoceniony, natomiast z punktu widzenia misji mojej firmy, czyli sprawienie, żeby Polki potrafiły same zadbać fantastycznie o siebie, klub jest po prostu najlepszym produktem, jaki stworzyłam. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć to wnętrze klubu, wchodzi na stronę ksk.kodstylu.pl, czyli ten link, który jest i dostępny w komentarzach, i w opisie do teraz tego wideo, które się właśnie nagrywa. I może sobie zobaczyć, jak ten klub wygląda. Także zaufajcie mi, ja wiem, że 207 zł to jednak są pieniądze, natomiast w kontekście wartości, którą dostajecie, to naprawdę jest bardzo mała kwota i na pewno będziemy ją podnosiły od następnej edycji, czyli tej edycji wiosennej, która będzie się promowała w marcu przyszłego roku, a będzie się zaczynała w, no właśnie w kwietniu przyszłego roku. Także, no cóż, nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania. Dostałam potwierdzenie, że odpowiedziałam na pytanie. Także dziewczyny, drzwi do klubu zamykamy nie 31 grudnia, bo tak zawsze robimy, że koniec miesiąca, ale przeciągnęłyśmy to do 3 stycznia, tak żeby w noc szaleńczą sylwestrową nie podejmować dzikich decyzji, czy chcę już dołączyć do klubu, czy jeszcze nie tym razem. No to przedłużyłyśmy do 3 stycznia, czyli jeżeli dobrze mówię, 3 stycznia to jest poniedziałek, tak? Bo ja jestem kiepska w datach. Tak, 3 stycznia to jest poniedziałek, więc do poniedziałku 3 stycznia możecie dołączyć do klubu, później drzwi są zamykane na cały kwartał, no i następna edycja będzie w marcu przyszłego roku znowu promowana, znowu będzie sprzedawana, znowu będzie Wam oferowana, ale pomyśl o tym, co przez te 3 miesiące może się wydarzyć w Twojej szafie. 207 zł to naprawdę są, nie wiem, 2 sukienki, 1 sukienka, może pół sukienki, w zależności od tego, ile wydajesz zazwyczaj na sukienki. Jest to para butów albo nawet niecała para butów, w zależności od tego, jakie buty kupujesz. I pomyśl sobie, ile już w życiu zmarnowałaś pieniędzy na ubrania, na dodatki, których nie nosisz, które wiszą w szafie, jakieś szpilki, które założyłaś 2 razy na krzyż. No i pomyśl sobie, że może się tak już nie dziać, to znaczy, że możesz już nie mieć nieudanych zakupów w swojej szafie, tylko dlatego, że będziesz miała opiekunkę, stylistkę zawsze ze swoimi plecami, która będzie z Tobą działała. Także cóż, nie widzę, że nie ma więcej pytań, w takim razie będę już kończyła, bo już mamy ponad 20 minut naszego spotkania, także myślę, że na dzisiaj wystarczy. Zapraszam, przemyśl sprawę, oczywiście nie chodzi o to, żeby entuzjastycznie szybko, szybko dołączać do klubu, a później tego żałować, że decyzja była podjęta jakoś po prostu na raptusa, ale pamiętaj o tym, że jeżeli tylko czujesz, że w Twoim wyglądzie, w Twojej szafie, w Twoim samopoczuciu odnośnie Twojego wyglądu, bo czasami to jest bardzo subiektywna rzecz, czujesz, że coś tam, no, że coś tam jakby nie gra, coś tam Cię, że tak powiem, swędzi, to się po prostu podrap. A tym drapaniem jest oczywiście, jakie symboliczne tutaj mnie zaswędziało, jest oczywiście dołączenie do klubu stylowych kobiet. Także życzę Wam wspaniałego wtorku, bo Cię chyba taki dzień tygodnia jest, życzę wspaniałego tygodnia. Gdybyśmy się już nie widziały, to też szampańskiej zabawy na Sylwestra. No i cóż, i dużo pogody ducha na przyszły rok. Także dziękuję bardzo i buziaczki.